Krzniwa porzeczkowe zaczęły się w zeszłym tygodniu, takie malutkie, bo to pierwsza odmiana Tisel już zszedł. Fakt, że w tym roku nie ma za wiele tej porzeczki, zapowiadało się pięknie, bardzo pięknie wiosną, no ale no gdzieś ta aura akurat nie sprzyjała nam. No i to chyba déjà vu, bo paręnaście lat temu chyba przeżywaliśmy to samo, wszystko pięknie kwitło, no i przyszły chłody i no niestety, już będę powtarzał, pszczółki nie latały, nie zapyliły czego trzeba i no i mamy tego konsekwencje. Plony różnie, bo no, w tym roku jest bardzo źle. No, około tony z czarnej porzeczki, no czerwona troszeczkę może inaczej, tam strzelam 5, bo ona jeszcze nie zaczęliśmy jej dokładnie, no też mi ciężko oszacować. To duża różnica. Bardzo duża różnica jest. No kiedyś żeśmy zbierali czarnej 8 ton, była taka średnia 8-7 średnia ilość. Wiem, że to w skali kraju może to nie jest niewiele, nie jest dużo, bo są rekordziści, ale ja mówię, ja sam się nie będę oszukiwał. I no podaję tyle, ile jest faktycznie. Plantacja jest ekologiczna, to też podbija swoją wartość, a dzisiaj na rynku wiem, że nawet ekologiczne nie cenią się zbyt dobrze. To, co zostało pod zbiór maszynowy, oczywiście zbieramy maszynowo. Maszyna bardzo ładnie zbiera, to też w zależności od operatora i sprzętu, a sprzęt jest starszej klasy, ale tamte czasy pamiętamy akurat, że były bardzo dobre i żeśmy dobrze stali w sprzęcie maszynowym, sadowniczym. Niestety gdzieś to po drodze się potraciło, powstało bardzo dużo spółek, które popodrabiały te maszyny, zrekonstruowały, no niekoniecznie pójdzie to z jakością. No ale nie mi to sądzić. W każdym razie nie narzekam na swój sprzęt. Co ręcznie zbierać, no to wiadomo, że ręcznie zbieramy, bo są takie odmiany, które mam. Deserowe to tylko podręczny zbiór. I to akurat dzisiaj trwa. Głównie to rodzina, no siła robocza, praca ręczna, no dość ciężko dzisiaj. Mówi się, że jest bezrobocie, ale no niestety ciężko kogoś wyciągnąć, żeby pracował akurat przy zbiorach. Cena u mnie jest taka sama jak w zeszłym roku. Nie sprzedaję nic w hurcie. Nie, powiedziałem już, ani grama nie sprzedam w hurcie. Nie jestem uzależniony od skupujących przetwórni. Sprzedaję wszystko w detalu. No jest bardzo dużo owoców miękkich, ale dużo oblatuje, jest, bo po prostu za duża gorączka jest i tak dalej. W sumie to drogie jest owoc. Czarna porzeczka, czerwona, agres. No, czarna porzeczka na przykład 12, 11, 10 zł, zależy od grubości. Jagody też jest mniej w tym roku, jest bardzo taka, no susza była, to drobna jest, prawda? W sumie jest, maliny też jest mało, nie ma dużo tej maliny. Zresztą to malina jeszcze z podfolii wychodzi. Także i czarna porzeczka tak samo mają, tak samo pod folii. Skąd tu przywożą towar? To a przeważnie to jest z Lublina, z Krakowa, z tamtego okolic, to jest wszystko. Tak, tutaj pod Opolem nie ma? Nie, tutaj nie ma. Mają, ale bardzo małe plantacje, to są takie małe na gospodarstwach domowych, takie, nic więcej. Hurt gdzieś idzie czy coś? Czy... Raczej nie. W tym roku nie, bo dlatego, że dużo porzeczki opada. Po prostu ona jest przegrzana, to słońce i ona już na krzaku z krzaka oblatuje. A po drugie to dużo ludzi nie chce zbierać tego, bo to jest pracochłonne, a nie ma za to dużych pieniędzy, bo cena jest bardzo droga, kilograma porzeczki. Ci, co byli, ludzie, co tacy amatorzy na nalewki tego to kupują, a tak poza tym to nie. No i na drobne tam takie mają na nalewki, na różne lekarstwa, na soki i tak dalej, prawda? A poza tym to... Zresztą nie ma dużo w tym roku tej czarnej porzeczki. Owoce w tym roku, panie redaktorze, wyglądają dobrze. Wszystko zaowocowało w miarę możliwości. I sad, i krzewy, czyli maliny, porzeczki. To wszystko w miarę po prostu jest, nawet że tak jak w tej chwili wszystko zdrożało. Jeżeli chodzi o ceny, sprzedaż, to nie ma co narzekać, ale czy to będzie tak dalej postępować z tą inflacją,
to jako prawdziwi rolnicy to nas to niepokoi, bo to zmierza w złym kierunku. To powinno wyglądać interwencyjnie. Są ludzie bogaci i są ludzie biedni. Aż żal czasami, jak ktoś przychodzi tutaj z trójką dzieci i te dzieci pragną po prostu tego owocu, a matka kupić nie może.